Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny makijaż. Jest to makijaż na pewno dzienny, w którym skupiłam się na mocno wyraźnych ustach i rzęsach. Jest to makijaż, który ostatnio bardzo często noszę i który bardzo mi się podoba. Miałam go też już w kilku filmikach i za każdym razem pisałyście mi, że bardzo ładnie w nim wyglądam i żebym Wam pokazała, jak właśnie taki makijaż robię, dlatego dzisiaj postanowiłam właśnie to zrobić. Mam nadzieję, że ten makijaż i ten filmik Wam się spodoba, że zobaczycie, jak właśnie taki makijaż wykonuję. Tak wygląda ten makijaż z bliska. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak go wykonałam, to proszę oglądajcie dalej. Dzisiaj zaczynam od podkładu i jest to podkład z Makeup Forever HD Foundation w kolorze 117. Użyłam go dlatego, że on jest bardzo lekki. Nie widać go na twarzy, ma średnie krycie i to jest idealny podkład taki na co dzień, co prawda no jest on drogi i tak na co dzień troszeczkę się to gryzie, ale on naprawdę świetnie się sprawdza na co dzień, ponieważ trzyma się cały dzień i ma idealny odcień i bardzo fajnie tak delikatnie kryje i sprawia, że nasza twarz wygląda bardzo rzeźko i fajnie. Ja nie nakładam na twarz nawet jednej pompki, ponieważ nie odczuwam takiej potrzeby, wystarczy mi jedynie wyrównanie kolorytu, co właśnie osiągnęłam. I teraz po prostu resztę, to co nie zakrył podkład, będę zakrywać korektorem. Żeby nie było tak monotonnie jak zawsze, dzisiaj użyję innego korektora i będzie to korektor z Collection 2000 Lasting Perfection. I nakładam go pędzelkiem, nie nakładam go z tego opakowania, żeby było bardziej higienicznie. I po prostu nakładam na miejsce, które chcę zakryć. I teraz będę już po prostu wcierać ten korektor palcami. Teraz jak zwykle spryskam ją tą mgiełką z Elfa. Używam ją mniej więcej od 2 miesięcy i właśnie zużycie jest już prawie połowa. I po prostu psikam. Jeszcze tutaj. I teraz przechodzimy do makijażu oczu, czyli na samym początku wytuszowania rzęs. Tuszuję rzęsy na samym początku, ponieważ chcę mieć bardzo mocny efekt. I przy tym nie staram się, żeby nie pobrudzić powieki, tylko żeby te rzęsy były idealnie podkreślone. Dlatego najpierw pomaluję rzęsy, później wyczyszczę całą powiekę i wtedy dodam jakiś cień, żeby to nie było takie puste. I wtedy przejdziemy do ust. Dlatego teraz zaczynamy od oczu i na samym początku użyję zalotki, żeby podkręcić te rzęsy, ponieważ chcę, żeby one naprawdę były takie rzucające się w oczy i żeby było mocno je widać. Jeżeli chodzi o rzęs, to właśnie najpierw robię jedno oko, a później przechodzę do drugiego. No jak widzicie, rzęsy są już podkręcone w porównaniu do tego oka. I zaczynam od tuszowania maskarą, szczoteczką z Bourjois i to jest maskara Volume Fast and Perfect, ale tą szczoteczkę włożyłam do tuszu z Essence, ponieważ ta szczoteczka tutaj mnie przeraża, bo jak widzicie, ta szczoteczka jest taka, więc to jest no, zdecydowanie za dużo do mojego oka, dlatego zaczynam właśnie od tej szczoteczki. Na razie nie nakładam na tą szczoteczkę żadnego tuszu, tylko po prostu tuszuję nią rzęsy i później będę dokładać. Jak widzicie, troszeczkę tylko to podkreśla, ale zależy mi na razie na takim wyczesaniu rzęs. I od razu podkreślam dolne rzęsy. Teraz przechodzimy do kolejnego tuszu i teraz jest to tusz z Benefitu Day Real. I robię to samo, czyli tuszuję rzęsy. Jeżeli Wy umiecie tak mocno wytuszować rzęsy, bądź macie bardzo duże, grube i piękne rzęsy, to oczywiście tego nie musicie robić, ale ja niestety nie mam zbyt pięknych rzęs, dlatego znalazłam właśnie taki sposób na malowanie ich. Jak widzicie, już mam pobrudzoną powiekę, dlatego właśnie zawsze zaczynam, jeżeli chcę mieć mocno, mocno wytuszowane rzęsy, zawsze zaczynam właśnie od rzęs. I od razu maluję jeszcze dolne rzęsy, ponieważ też chcę, żeby dolne rzęsy były widoczne. I jeszcze jedną warstwę nakładam. Ok, i teraz przechodzimy do tego ostatniego tuszu, czyli do tego z Essence. I na początku biorę tą szczoteczkę
i wkładam ją do tego tuszu. Oczywiście wycieram nadmiar. To na razie wkładam tu. I teraz znowu będę malować tą szczoteczką, ale już ze świeżym tuszem z Essence. Oczywiście nie każdemu spodoba się ten efekt, ponieważ te rzęsy są trochę posklejane, ale mi to ani trochę nie przeszkadza, ponieważ nie podoba mi się efekt takich strasznie cienkich i bardzo długich, wyczesanych rzęs. Szczerze nie podoba mi się to i też nie podoba mi się to na innych osobach. Dlatego ja wolę mieć troszeczkę posklejane i żeby te rzęsy wydawały się takie grubsze. No wydaje mi się, że to źle nie wygląda. Są trochę posklejane, ale ogólnie efekt przeze mnie został osiągnięty. I teraz jeszcze troszeczkę nałożę tuszu za pomocą tej szczoteczki. Najgorsze jest oczywiście zmywanie tego tuszu, ponieważ ja nienawidzę zmywać rzęs, kiedy mam strasznie dużo nałożonego tuszu na rzęsy i niestety w tym przypadku tak jest, ale czego się nie robi dla takich pięknych rzęs. I teraz przechodzimy już do drugiego oka. Są różne opinie odnośnie malowania rzęs. Niektórzy twierdzą, że należy poczekać, aż jedna warstwa zaschnie i dopiero nakładać drugą. Mi ten sposób się nie sprawdzi, ponieważ wtedy tuż zasycha i już ciężko jest nałożyć drugą warstwę. Dlatego ja nie czekam, aż ona wyschnie, tylko po prostu nakładam. Dlatego też najpierw robię jedno oko, a później robię drugie. I w międzyczasie, kiedy robię to drugie oko, tuż na rzęsach zasycha. I wtedy będę właśnie mogła wytrzeć tuż, który jest na moich powiekach. I wtedy ani nie zniszczę efektu, jaki powstał mi na rzęsach, ani nie rozmarzę sobie tego tuszu na powiekach. Też pewnie możecie stwierdzić, że strasznie niszczę swoje rzęsy przez to, ile tego nakładam. Oczywiście, ale zawsze używam odżywki wieczorem, więc wydaje mi się, że moje rzęsy nie są w takim strasznym stanie. I cały czas, jak widzicie, mam ich trochę i nie narzekam. A jeżeli chodzi o to, jakiej używam odżywki, to przez długi czas używam odżywki z Ardell. Ale teraz już używam odżywki z Eveline, tej takiej chyba najbardziej znanej. I używam ją codziennie wieczorem, dlatego nie martwię się tak mocno o swoje rzęsy. Robię tak mniej więcej dwa razy w tygodniu, kiedy mam zajęcia na godzinę na 9:40 bądź na 10:10, ponieważ wtedy jakoś nie chce mi się tak strasznie mocno malować z racji tego, że jeszcze jest wczesna godzina, a ja wolę sobie posiedzieć i pobawić się z tym makijażem niż śpieszyć się, dlatego wolę zrobić mniej, dłużej pospać niż malować się. Ok, i teraz przechodzimy do czyszczenia i ja do tego celu użyję Bioderma i takiego patyczka kosmetycznego. I przechodzimy do czyszczenia. I to oko już mamy wyczyszczone, teraz poczekam chwilę, aż to mi wyschnie i zrobię z nim to samo. I teraz przechodzimy do cieni. Jeżeli chodzi o cienie, to użyję tylko czarnego cienia na dolną powiekę, żeby, bo jak widzicie tutaj, w tym miejscu mam tak jakby dziurę i chcę to zakryć. I dlatego użyję czarnego cienia z paletki Lorac, tutaj tego. I tylko nałożę go tutaj w zewnętrznym kąciku. I tak delikatnie rozetrę dalej. Ale nie chcę mieć tego cienia na całej powiece. O tak. I to samo robię z drugą stroną. Delikatnie też tym czarnym cieniem wjeżdżam na górną powiekę, żeby połączyć dolną powiekę właśnie z górną. Jeżeli wy nie chcecie, to oczywiście możecie ten etap pominąć. Ale ja chcę to tak delikatnie zrobić, żeby było takie jakby takie przejście. I teraz na resztę powieki dolnej nałożę tutaj taki cień Nude. I to jest cielisty, perłowy cień. I teraz w kącikach nałożę zwykły biały cień. I tym białym cieniem delikatnie rozetrę ten perłowy, ponieważ nie chcę, żeby on za mocno mi się świecił. A na całą powiekę delikatnie nałożę tutaj taki zwykły kremowy cień, takim dużym pędzlem, jest to Maestro 321 w rozmiarze 12. Ok, oczywiście możecie nałożyć cień perłowy, ale już
nie chcę mieć więcej peru, wystarczy mi tutaj tylko na dole. I teraz szybko zrobię brwi. I do tego celu jak zwykle używam cienia z Inglota w kolorze 358. I to jest tutaj cień i troszeczkę też używam tego i to jest 363. I pędzelka z Lanquan, takiego skośnego. Ok, i teraz już przechodzimy do całej twarzy. Oczywiście na samym początku musimy twarz przypudrować i do tego celu użyję Vichy Derma Blend i pędzla z Elfa, jest to Powder Brush. Oczywiście strzepuję nadmiar i nakładam, skupiając się oczywiście na strefie T. No i resztę to, co mi zostanie, nakładam na resztę twarzy. Ok, i teraz przechodzimy do konturowania, rozświetlania i ja do tego celu niestety znowu użyję tych samych rzeczy i będzie to rozświetlacz z Maca. Obiecuję, że w następnym tutorialu już pojawią się inne rzeczy, ale dzisiaj nie będę się zmywać i po prostu ten makijaż będę miała przez cały dzień, dlatego zależy mi, żeby mieć produkty, które utrzymują mi się cały dzień. Ponieważ dzisiaj wracam do domu i nakładam go właśnie na takie strefy, gdzie chcę mieć delikatne błyszczenie, czyli rozświetlenie. Dalej róż, jest to róż z Maca oczywiście, Well Dressed i pędzel Hakuro H21 i tak delikatnie nakładam go na policzki. I przechodzimy do bronzera. I ja w końcu zaczęłam używać bronzera z Chanel i jest to, przepraszam, i jest to ten Soleil Tan de Chanel i ja go używam z tym pędzlem, jest to Hakura H13, jak widzicie on ma teraz takie kropeczki, ale po prostu ten pędzel jakoś najlepiej mi współgra właśnie z tym bronzerem i przez to, że on jest rzadki, nie nakłada dużo bronzera na pędzel i przez to nie muszę się martwić o zbyt duże nałożenie na policzki, dlatego ja sobie po prostu tak przejeżdżam. I w końcu zaczęłam używać ten bronzer, przyznam się szczerze, że wcześniej go nie używałam, znaczy używałam, ale raczej sporadycznie, a teraz już używam go regularnie, chociaż i tak dalej szukam takiego idealnego bronzera i niestety muszę stwierdzić, że to nie będzie ten bronzer, dlatego że jednak nie zależy na takim bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, na takim bardziej ziemistym kolorze bronzera i kiedy ten mi się skończy, na pewno kupię bronzer z Maca, to znaczy to jest róż w kolorze Harmony, ponieważ wydaje mi się, że to będzie właśnie idealny bronzer dla mnie, ale jeszcze troszeczkę czasu, dlatego na razie nie będę go kupować, chyba że będę miała okazję kupić go taniej, to wtedy oczywiście, ale na razie właśnie używam tego bronzera. I tak wygląda skończona twarz. Nie będę tutaj już nic rozcierać, ponieważ wszystko jest dobrze rozcięte. Może jeszcze tutaj troszeczkę nałożę. Albo jednak rozetrę może trochę. I oczywiście będę to rozcierać tym pędzlem. Ok. I teraz już przechodzimy do ust. Zacznę od konturówki. I jest to konturówka z Golden Rose. Dokładnie jest to odmiana Classics i jest to konturówka wodoodporna w kolorze 306. Ja wcześniej na usta nałożyłam Carmex, żeby te usta były dosyć mocno nawilżone. I teraz przechodzimy do konturówki. Ja nie będę jej nakładać zbyt dokładnie, tylko chcę, żeby ten kolor pozostał na ustach. I teraz też delikatnie nałożę tą kredkę na całe usta i teraz nałożę szminkę i najbardziej na nową szminką jaką mam w tym momencie jest to szminka z Maca Viva Glam Nikki, ale jeżeli wy macie jakąś też taką neonową szminkę, to oczywiście możecie ją użyć i nakładam ją na całe usta. Nadmiar wycieram o chusteczkę i żeby te usta nie były takie suche, nakładam jeszcze
taki neonowy błyszczyk z Avonu z serii Color Trend w kolorze Fluorescent Pink i nakładam go też na całe usta. I też wycieram nadmiar. I tak, moi drodzy, prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba, że wykorzystacie go teraz w takie bardziej wiosenne dni. Tak wygląda jeszcze raz, możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodobał i dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy go wykorzystacie, czy spróbujecie właśnie taki makijaż odtworzyć i dajcie mi też znać, czy chcecie więcej makijaży w moim wydaniu. Jeżeli tak, to może piszcie propozycje, jakie chcecie, jakie tematyki, bądź konkretnie w jakich kolorach. A teraz, kochani, dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!